Kto yes. odpowiada za... Twory albo szkody wyrządzone tak. przez AI. To myślę, że fundamentalny, fundamentalny problem. Ale to już teraz jest, bo mamy, mamy problem z tymi tworami graficznymi. Graficy używają tych narzędzi i wytwarzają coś, co potem chcą włożyć do komercyjnych użytków. No i pytanie, czy mają do tego prawo, czy nie mają do tego. No prawa? Okay. Jak masz to wol, masz wolnego użytku programy, to wydaje się, że masz prawo. Ale co jeśli karmisz ten program obrazami, które są autorstwa konkretnego albo, artysty? Albo czy karmiący nie ma praw autorskich do tego, nie? Czy jak gdyby ja wkładam, jako ja człowiek do systemu, prawda, i oznaczam to markerem, że to ja włożyłem, to czy nie multiplikując się, że nie prawnicy <gry> w ten sposób to, to rozkminiali. Jeżeli masz wyłącznie coś wygenerowane przez AI, a AI jest na zasadzie open source'u, to nie, to nie jesteś w stanie tego skoprajtować. A bardzo chcieli skoperejtować, więc co zrobić? Więc prawnicy im Gada. poradzili. bierzesz tam, dodajesz ręcznie kropeczkę. Rozumiem. I, I już to jest Twoje.